Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku odpowiadam na pytanie, gdzie jest Nela? To jest pytanie, które dosyć często mi zadajecie i ja odpowiadam na nie w komentarzach i w wiadomościach prywatnych, a dziś opowiem przemi wobec. Jak wiecie, chociaż kanał nazywa się Ula Pedantula, to ja tu jestem tylko gościem. Kanałem zarządzają zwierzęta. Przede mną stoi Luna, największa również w kilogramach gwiazda tego kanału, owłosiona samica z parciem na szkło. Natomiast po mojej prawej, a waszej lewej tutaj leży Ciao, zwany pieszczotliwie Ciałkiem. Jak widać, Ciałko ma zacne, bo ugina poduszkę do połowy, na której leży, a to jest twarda poduszka od kanapy. Natomiast za moimi plecami ukryła się skromna i cichutka Bella, zwana pieszczotliwie Belką, która, jak widzicie, poduszki nie ugina prawie wcale. To dlatego, że mimo że są rodzeństwem, różnica między nimi wynosi w wadze dokładnie 100%. Ona waży 3 kilo, a on waży 6. Karmię tak samo, kocham tak samo, ale jak widzicie, różnie to wychodzi. Prawdziwą królową tego kanału i tego zwierzyńca była tak naprawdę Nela. Nela niepozorna, taka powiedziałabym mocno zmieszana, suczka rasy mieszańcowej wybitnie, która zagościła w naszym domu i tym domem po prostu zarządzała od góry do dołu, a zwłaszcza kanałem, bo musicie wiedzieć, że ilekroć pojawiali się operatorzy w domu, czyli na planie, to Nela zaczynała pozowanie. I to było naprawdę niezwykłe, można było wręcz nagrywać, jak się ją nagrywa, dlatego że ona siedziała, kładła sobie łapkę na łapce, prostowała tutaj bardzo pięknie brodę do góry, żeby profil pięknie się prezentował i dosyć często miała takie też pozowanie, że pokazywała najpierw jeden profil, potem drugi profil. No, z nią naprawdę nie było problemów i była rzeczywiście zawsze na planie, kiedy tylko coś się działo, tak jakoś dyskretnie, niby sobie siadała, a potem wszyscy wpisali tylko w odcinku, nic nie pamiętam z odcinka, bo patrzyłem tylko na psa. Całą historię tego, jak trafiła do nas Nela, możecie przeczytać na moim blogu. Ją ktoś po prostu znalazł, przyprowadził do lecznicy, gdzie się nią zaopiekowano. Nie znalazł się jej właściciel mimo ogłoszeń. Ona była ogólnie w dobrej kondycji, więc podejrzewam, że raczej nie była takim dziko żyjącym psem. Kiedy zamieszkała z nami, miała mniej więcej pół roku. Została bardzo ciepło przyjęta przez całą rodzinę. I również zwierzaki, chociaż wtedy skład koci był inny niż dzisiaj. No ona tymi kotami zarządzała, to powiedzmy sobie też jasno, i w naszym domu czuła się doskonale. Prowadziliśmy sobie tutaj z Lunką i Nelką szczęśliwe życie. Psy też bardzo ładnie funkcjonowały razem. Kiedy się pojawiła Luna, Nela, no nie mogę powiedzieć, że przyjęła ją szczególnie ciepło, natomiast rozstawiała ją trochę po kątach, mimo że były tej samej wielkości, kiedy Luna jako szczeniak się pojawiły. I taka równowaga sił, a raczej lekki brak równowagi, został zachowany na długo. Dziewczyny potrafiły się czasem posprzeczać, ale to było bardzo rzadko. Generalnie żyły sobie w bardzo takim fajnym układzie i ja miałam wrażenie, że ta Nelka, co tu dużo mówić, kocham Lunę nad życie, ale jednak to Nelka była ta bystra, ta rzutka, ta inteligentna, ta taka, wiecie, sprytniejsza. No i co ciekawe, miały, że tak powiem, bardzo szerokie horyzonty i jedna i druga. Mianowicie i śpiąca tam pięknie Luna i Nela miały otwarte przejście do moich sąsiadów. Darek i Grażynka, moi cudowni sąsiedzi, mieszkają za płotem, mają już dorosłe dzieci, więc cały dom, cały ogród do swojej dyspozycji i moje dziewczyny chodziły do ich suki Mai w odwiedziny. No i dosyć często cała ta trójka przenosiła się do nas, potem przenosiła się z powrotem do nich, przełaziły sobie przez płot, kiedy chciały, jak chciały, odwiedzały się wzajemnie. No najgorzej było, kiedy takie psie tornado przeturlało się na przykład po deszczu przez któryś dom. Bywało niestety i tak, i wtedy było mycie podłogi, o ile udało im się nie wskoczyć na kanapy, bo też były takie możliwości, że w czasie, w ferworze tej zabawy to się zdarzało. W każdym razie we trzy dziewczyny się tak trzymały w takiej paczce, odwiedzały się wzajemnie i tak to życie im radośnie upływało na jednym i drugim podwórku. Wszystko tak naprawdę zaczęło się zmieniać chyba kiedy byłam już pod koniec ciąży. Mam wrażenie, że i Nela, i Luna od samego początku wyczuwały, że coś się dzieje. Na przykład nigdy nie były takimi przylepkami, które się tak do mnie przytulały dużo, a kiedy byłam w ciąży, jakoś ich potrzeba tego kontaktu wzrosła. I to i u Luny, i u Neli. Natomiast Nela z czasem troszkę tak jakby się odizolowała. O ile Luna, miałam wrażenie, że
spodziewała się tego szczeniaka razem ze mną i kładła mi się na brzuchu i była taka bardzo zaangażowana, o tyle w Neli było widać jakiś taki rodzaj dystansu. I co ciekawe, Nela zaczęła coraz więcej spędzać czasu u Grażynki. Tak jakby się tam trochę lepiej czuła, tak jakby też intensywność naszego życia tutaj w domu w czasie pandemii ją męczyła. Pamiętajcie, że no byliśmy, Rysio właściwie przez cały jeden rok na zdalnym, czyli uczył się w domu. Sławek pracował w drugim pokoju, ja próbowałam pracować w trzecim, byliśmy cały czas w domu. Tu było dość intensywnie i miałam wrażenie, że Nelę to męczy, że Nela woli taki spokój, który z kolei panował w domu za płotem, gdzie Grażynka, tak jak powiedziałam, ma dorosłe dzieci, prowadzi dużo spokojniejszy tryb życia. Ta intensywność była mniejsza i Nela zaczęła tam spędzać coraz więcej czasu. Zaczęła wychodzić na takie wycieczki na solo i na parę godzin do Grażynki wychodziła na taki relaks i odpoczynek. Z czasem, kiedy Robert się pojawił, to jakby te wycieczki się stały coraz dłuższe. Ja miałam wrażenie, że Nela ma do mnie pretensje, że jest Robert. Kiedy przychodziłam do niej, na przykład ona sobie siedziała na kanapie, przychodziłam do niej z dzieckiem na ręku, no to ona się demonstracyjnie odsuwała i patrzyła w drugą stronę. Bardzo jej się to nie podobało, nie była tak jakoś miło nastawiona do Roberta. Musicie też pamiętać, że nie mieliśmy takich możliwości, jakie zwykle się ma, kiedy próbuje się oswoić psa z myślą o nowym członku rodziny. No bo mówi się o tym, że trzeba przynieść pieluszkę czy jakieś ubranko ze szpitala, żeby pies to powąchał, żeby się obeznał z tymi zapachami. Wtedy odwiedzin w szpitalu nie było. Sławek mnie odebrał po prostu 4 dni po porodzie i przywiózł mnie do domu. Nie mieliśmy takich możliwości, żeby te zwierzaki wdrażać na bieżąco w nowe zapachy, w nowe okoliczności. Ale jednocześnie z drugiej strony oba psy były traktowane tak samo. I Luna, która od razu polizała stópki, polizała główkę i od razu była na tak, i Nela, która powiedziała, chyba mi się ta zmiana nie podoba. Ostatecznie stanęło na tym, że Nela wychodziła sobie rano do Grażynki, szła tam, spędzała cały dzień u mojej sąsiadki, wieczorem wracała w porze kolacji, zjadała kolację i kładła się spać. Po czym wstawała na drugi dzień rano, znowu wychodziła do sąsiadów na dzienną zmianę i w ten sposób funkcjonowała na dwa domy. Myśmy oczywiście konsultowali tę sytuację z behawiorystami, próbowaliśmy różnych rozwiązań, żeby jakby zatrzymać Nelę u nas, natomiast musicie też wiedzieć, że to był mały pies i jest nadal nieduży, w związku z czym na przykład ogrodzenie nas na tyle skutecznie, żeby jej w ogóle uniemożliwić te wyjścia, no było praktycznie niemożliwe. Nieduży piesek, w dodatku bardzo sprytny, zawsze znajdzie sobie drogę wyjścia tam, gdzie chce pójść, a chciał iść do sąsiadów. Powiem Wam zupełnie szczerze, moje odczucia w tym momencie były bardzo sprzeczne, dlatego że tak, z jednej strony byłam w dosyć trudnej sytuacji, miałam małe dziecko, miałam pracę, miałam duże dziecko, które było w domu, miałam męża w domu, wszyscy byliśmy razem i mnóstwo tematów, którymi musiałam się zająć. Było mi przykro, że Nela wychodzi, ale z drugiej strony miałam rodzaj jakiegoś takiego uczucia, że jeżeli ona tego chce, jeżeli ona to robi świadomie, bo tam jest jej lepiej, no to dlaczego ja mam jej nie wypuścić z domu, żeby spędziła dzień w taki sposób, który po prostu bardziej jej odpowiada, zwłaszcza, że przepraszam Was za te hałasy, to Robert bawi się ze swoim tatusiem na górze. zwłaszcza, że u Grażynki po prostu czuła się doskonale, więc targały mną takie sprzeczne emocje. Dodatkowo nie znałam historii tego psa i teraz nie wiedziałam, czy może w jej przeszłości jakieś dziecko ją małe skrzywdziło, być może coś stało się takiego, co spowodowało, że ona była wobec Roberta tak bardzo zdystansowana. Nigdy też nie przejawiała żadnej agresji, tylko po prostu odsuwała się jak mogła. Robert na górze nadal bawi się w najlepsze. I powiem Wam, że stanęliśmy przed takim wyborem, przed taką decyzją, że no jakoś trzeba by to usankcjonować. Pies musi mieć dom, taki swój własny na całego, a ona troszkę żyła na dwa domy. Musicie też wiedzieć, że jakby warunki, w których żyła Nela, w których spędzała czas Nela u mojej sąsiadki, były, powiedziałabym, nawet jeszcze bardziej luksusowe z punktu widzenia psa. Do dyspozycji duży ogród, koty do towarzystwa, drugi piesek do towarzystwa, dobra zabawa, była tam też bardzo mile widziana. Myślę, że to też spowodowało, że na przykład to, że mogła siedzieć sobie tam na kanapie, tak wiecie, bez ukrywania się, też spowodowało, że ona się tam po prostu czuła świetnie, czuła się akceptowana.
zbudowana i czuła się równie dobrze jak u nas, a pewnie nawet trochę lepiej, no bo tego Roberta i tego hałasu i tego zamieszania tam po prostu nie było. Spotkaliśmy się więc na spokojnie z naszymi sąsiadami i pogadaliśmy i powiedzieliśmy sobie, no dobrze, no ta fikcyjna sytuacja, tu spędzam dzień, tu spędzam noc, chyba na dłuższą metę nie ma sensu. I powiedzieliśmy sobie, dobrze, no to spróbujmy przenieść jej łóżeczko do sąsiadów, zobaczmy, co się stanie, czy ona będzie chciała wracać do nas, czy jednak zostanie tam, odbierze to jako sygnał, hej, jeśli chcesz, to może być twój dom. W momencie, kiedy posłanko Nelly stanęło w domu moich sąsiadów, wycieczki się skończyły. Ona po prostu stwierdziła, aha, czyli nie wracam na kolację do domu, zostaję tutaj, chyba spoko. To nigdy nie jest miłe dla właściciela, to taka trochę przykra sytuacja, że pies wybiera inne miejsce. Ale z drugiej strony prawda jest też taka, że każdy, kto miał w domu niemowlę plus nastolatka, wie doskonale, jaki to jest szał w domu, jakie to jest zamieszanie. Ja mam takie wrażenie też przez to, że Nela dosyć często lgnęła do osób starszych, że ona być może mieszkała w domu ze starszą osobą, w domu pełnym ciszy, spokoju, nie takiego chaosu, który się kryje w domach, w których urzędują dzieci, i ona chyba taką ciszę i spokój, tą dorosłość bardzo lubiła. Zamieszkanie Nelly u naszych sąsiadów wiązało się oczywiście z kuriozalnymi sytuacjami, kiedy na przykład ja pukałam do ich drzwi i szczekał na mnie mój własny pies, który dopiero po otwarciu drzwi mówił, a, to ta pani, którą znam, nie będę szczekać. I muszę wam powiedzieć, że widujemy się teraz regularnie, nie tylko przez płot. Często bywam u Grażynki i wtedy zawsze Nela przychodzi do mnie na kolanka i się łasi i bawimy się. Natomiast nie widać w niej jakiegoś żalu za tym domem. Ona tam jest panią kilku kotów i ma się rzeczywiście doskonale. Jest taką, wiecie, rozpieszczaną panieneczką w tym domu i rzeczywiście można jej poświęcić tyle czasu, ile chyba ona by oczekiwała, bo też Nela bardzo lubiła, żeby się nią zajmować i bardzo doceniała wszystkie głaski, zresztą który pies tego nie ma, no ale ona jakoś tak wybitnie i w szczególności. No i muszę wam powiedzieć, że sprawia wrażenie psa szczęśliwego, od nich nie wybiera się na żadne wycieczki, już w żadną stronę. Ma dobre, pogodne, pełne psich przygód życie. Jestem bardzo szczęśliwa, że tak się dzieje. Czasem jest trochę, wiecie, tak lekko tęskno za nią. Bardzo żałuję, że nie występuje już w naszych odcinkach, ale to nie jest zabawka, tylko pies, więc nie będę jej tutaj sprowadzać, żeby się pokazywała. Dzisiaj z kamerą odwiedziliśmy ją w nowym domu, żeby wam pokazać, jak się miewa teraz, a miewa się doskonale. No i zresztą, jak widać po zdjęciach, gen gwiazdy nadal w niej jest. A zatem zwierzęcy stan osobowy w domu u pedantuli wynosi teraz 3 sztuki, czyli Luna, królowa wszystkich, oraz 2 kocury Ciao i Bella. Cypisek, mój ukochany czarny kocurek, też w międzyczasie udał się już do krainy wiecznych łowów i bardzo mi za nim tęskno, ale te 2 łobuziaki dotrzymują mi towarzystwa i mają się też doskonale, więc to jest obecny zwierzyniec pedantuli. No a Nela, co tu dużo mówić, w dotychczasowych odcinkach, w których się pojawiała, tak dominuje, że i tak na zawsze pozostanie gwiazdą tego kanału. Odgłosy dochodzące z góry każą mi kończyć, bo obawiam się, że cierpliwość moich panów została wyczerpana. I powiem wam, że to jest ten moment, w którym myślę, że ja mogłabym się przeprowadzić do Darka i Grażynki. Darek, Grażynka, weźmiecie mnie? No i słuchajcie, dobrze, no to jeszcze raz, bo się rozproszyłam tym, że kot się wygiął.